Dzień dobry, Kołeczkowo. W dzisiejszym odcinku chciałem omówić temat procesów o czary na Pomorzu w czasach nowożytnych. I temat ten wybrałem nieprzypadkowo, ponieważ właśnie teraz przypada 361. rocznica wykonania wyroku kary śmierci na ostatniej gdańskiej czarownicy. A w rzeczywistości kobiecie niesłusznie oskarżonej o czary. 9 grudnia 1659 roku spłynęła na stosie gdańszczanka Anna Krieger. Polowania na czarownice były praktyką szczególnie nasiloną właśnie na początku czasów nowożytnych, między XV a XVIII wiekiem. W szczególności w okresie reformacji i kontrreformacji. Oskarżane w tych procesach były głównie kobiety. Ocenia się, że w procesach o czary kobiety stanowiły aż 75% oskarżonych. Wśród stawianych zarzutów możemy wyróżnić uprawianie czarów, sprowadzanie chorób, niszczenie plonów, oddawanie czci i paktowanie z diabłem, profanację, a nawet kanibalizm. W roku 1486 wydano tak zwany młot na czarownicę, Maleus Maleficarum, katolicki traktat napisany przez dominikańskiego inkwizytora Heinricha Kramera, będący najsłynniejszym podręcznikiem dla łowców czarownic. Ale nie tylko katolicy byli zacietrzewieni na punkcie rzekomych czarów. Również protestanci wykazywali się w tej mierze chyba nawet większą zapalczywością. Sam Marcin Luther wzywał do zabijania czarownic, a właśnie Gdańsk był w czasach Anny Krieger miastem protestanckim. Historię Anny Krieger znany z dzieła autorstwa doktora Gotthilfa Lischina o tytule Studia z historii Gdańska i jego okolic pochodzące ze starych manuskryptów, wydanych w 1837 roku. Dzieło było oparte na starych źródłach, które do naszych czasów niestety się nie zachowały. Anna mieszkała na ulicy Korzennej, na starym mieście w Gdańsku. Była osobą ubogą i pobożną. Podobno czas spędzała głównie na modlitwach w kościele. Dożyła bardzo sędziwego wieku. W chwili śmierci miała aż 88 lat, co w tamtych czasach było czymś naprawdę zdumiewającym. Wraz z wiekiem jej zachowanie się zmieniło. Człowiek wraz z wiekiem ulega chorobom z kręgu demencji. Staruszka zatem z roku na rok coraz bardziej dziwaczała. Ludzie w czasach, w których żyła, zapewne nie potrafili zrozumieć tych zachowań i być może dlatego wiązali je z czarami. Posądzenie o czary wiązało się również z faktem, że Anna jako staruszka przeżyła epidemię ospy, której nie przeżyło wielu ludzi znacznie młodszych w tamtych czasach. A zatem ludzie rozumowali, że skoro ona przeżyła, to dlatego, że musiała wejść w pakt z diabłem w zamian za nieśmiertelność. Być może podejrzewano, że sporządza sobie magiczne eliksiry zapewniające czarodziejską moc. Dodatkowo oskarżono ją o rzucanie czarów na dzieci. I wkrótce zaniepokojeni sąsiedzi zgłosili sprawę do sądu. Staruszka została zatem pojmana i osadzona w kotowni i wzięta tam na tortury, podczas których śledczy wydobyli z niej zeznania, jakoby faktycznie miała wejść w pakt z diabłem o imieniu Klaus i parać się czarną magią. Diabeł ponoć za oddanie swojej duszy miał jej obiecać piękne miejsce w piekle, a zamiast wiecznej męki odczuwanie wiecznej radości. Wiadomo jednak jest, że człowiek poddany torturom przyzna się do wszystkiego, byle tylko zakończyć swój ból aktualny. W efekcie Rada Miasta Gdańska skazała Annę Krieger na karę śmierci. Duchowni obecni na procesie stwierdzili, że tylko ogień może oczyścić duszę skazanej splugawioną kontaktami z diabłem i praktykami czarodziejskimi. Wyrok wykonano na targu węglowym. Stos ustawiono w miejscu w pobliżu wejścia do obecnego Teatru Wybrzeże. W akcie łaski postanowiono jednak zapewnić staruszce szybką śmierć. Zawiązano jej pod szyją woreczek z prochem, a po podpaleniu stosu, gdy płomień sięgnął woreczka, nastąpiła eksplozja, która natychmiast zabiła staruszkę, skracając jej mękę. Po tym wydarzeniu w Gdańsku zaprzestano prześladowania czarownic. Było to zjawisko podłe i niegodziwe nie tylko dlatego, że żadne czary ani magia nie istnieją, ale również dlatego, że był to pretekst do prześladowania osób, które na tle społeczeństwa jakoś się wyróżniały. Jak właśnie osób dotkniętych chorobami psychicznymi lub z kręgu demencji. Była to więc forma dyskryminacji w przypadku Anny Krieger ze względu na wiek i jej stan zdrowia. Nasze stowarzyszenie od kilku lat prowadziło inicjatywę mającą na celu rehabilitację Anny Krieger. Wielokrotnie występowaliśmy do Rady Miasta Gdańska z wnioskiem o wydanie stosownej uchwały w tym przedmiocie, która miałaby symbolicznie oczyścić Annę z winy. Jednakże do dnia dzisiejszego gdańscy radni nie przychylili się do naszej prośby. Władze Gdańska stosowały tutaj różne wykręty mające uzasadnić odmowę. A to stwierdzono, że Rada Miasta nie może podjąć takiej uchwały, ponieważ nie ma ku temu kompetencji. Ale przecież chodzi tu o symboliczne przywrócenie dobrej opinii, a nie o uniewinnienie w rozumieniu współczesnego procesu karnego. Potem argumentowano, że współczesna Rada Miasta Gdańska nie jest przecież następczynią Rady Miasta Gdańska z XVII wieku. To też jest stwierdzenie dosyć absurdalne, bo przecież Gdańsk nie jest jakimś zupełnie innym miastem niż wtedy. Historia stanowi ważny element tożsamości Gdańska,
z której gdańszczanie i władze miasta są dumne, ale nie można traktować historii tak jak gdyby z dobrodziejstwem inwentarza, biorąc z niej tylko te rzeczy, które są chwalebne, te postacie i wydarzenia, z którymi możemy być dumni, a jakby wymazując te rzeczy, o których możemy czuć wstyd, zapominając o tym, co było złe w historii Gdańska. I na końcu władze Gdańska oświadczyły, że wcale nie jest pewne, że Anna Krieger w ogóle istniała, więc skoro nie ma pewności, to nie można tutaj nic zrobić. To też nie jest zbyt mądre twierdzenie, bo choć oczywiście historię Anny Krieger znamy tylko z przekazu, jednego przekazu Gotthilfa Lessina, oryginalne źródła historyczne, takie jak akta sądowe z XIII wieku, niestety zaginęły, ale przecież nie ma żadnych powodów przypuszczać, że Lessing kłamał i zmyślił tę historię. To nie był jakiś starodawny pisarz, który łączył fakty z fantazją, jak Wincenty Kadłubek w średniowieczu, który w Kronice Dziejów Polskich pisał o smoku wawelskim. Gotthilf Lessing pisał swoją pracę w wieku XIX, a więc w czasach, kiedy rozwijane już było względnie nowoczesne podejście do historiografii, więc tutaj nie ma żadnych merytorycznych powodów, aby nie ufać temu źródłu historycznemu. Warto tu przy tym wspomnieć, że praktyka symbolicznego rehabilitowania ofiar prześladowań czarownic jest od dawna znana na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych już w 2001 roku w ten sposób zrehabilitowano słynne czarownice z Salem. W Niemczech ruchowi na rzecz rehabilitacji kobiet skazanych za czary przewodzi emerytowany pastor Hartut Hegeler, który doprowadził do symbolicznego oczyszczenia zarzutów ponad 2000 kobiet z co najmniej 32 miast. Jednocześnie przy tym temat właśnie czarownic, rehabilitacji ofiar skazanych za prześladowania za czary jest też tym, co w tych miejscowościach stanowi atrakcję turystyczną, więc dziwię się, że jakby Gdańsk nie wykorzystuje tego tematu, bo taki Anny Krieger można by postawić nie tylko tablicę pamiątkową, może jakiś pomnik nawet i to byłaby tutaj lokalna atrakcja turystyczna, ale Gdańsk jakoś zdaje się w ogóle tego tematu nie zauważać. Więc pozostaje zatem pytanie, czemu Radni Gdańska po 361 latach nadal stają po stronie tak naprawdę oprawców, zamiast uhonorować ofiarę, tak jak czynią to wspólnoty lokalne w bardziej cywilizowanych częściach naszego świata. Na Pomorzu nie tylko w Gdańsku polono czarownicę. W 1701 roku w Słupsku skazano na śmierć Katarzynę Zimmermann, znaną też jako Trinę Papiszten, co można przetłumaczyć jako Kasię Katoliczkę. Była ona mieszczką kaszubskiego pochodzenia, która naraziła się w Słupsku swoim protestanckim sąsiadom, tym, że była wyznania katolickiego oraz zajmowała się ziołolecznictwem. Została oskarżona o czary i paktowanie z diabłem, czyli tak dosyć typowo. Zmuszono ją torturami do przyznania się do tych absurdów, a następnie spalono na stosie przy baszcie czarownicy w Słupsku. Warto tu je podkreślić, że radni miasta Słupska zdają się w podejściu do tej historii znacznie bardziej światli niż radni Gdańska, ponieważ już w 2016 roku postanowili przywrócić Trinie dobre imię i nazwali najczęściej jedną z rond w mieście. Ostatnią na Pomorzu kobietę pod zarzutem czarów zabito w 1836 roku. Była to Krystyna Cejnowa. Mieszkała ona w Chałupach na Półwyspie Helskim. Była 51-letnią wdową po rybaku. Zajmowała się wyrobem i naprawieniem sieci rybackich. Sąsiedzi oskarżyli ją o to, że ponoć rzuciła klątwę na jednego z sąsiadów, sprowadzając na niego chorobę. Dodatkowo dowodem na jej konszachty z diabłem miało być to, że nie chodziła do kościoła, a na jej chacie chętnie i często siedwały wrony. W obliczu tego Krystyna stała się ofiarą samosądu sąsiadów. Została wywleczona na łodzi na Zatokę Pucką i wrzucona do wody, a gdy nie chciała tonąć, wówczas rybacy zatłukli ją wiosłami. Wydarzenia te były oddolnym linczem i w tym przypadku władze publiczne, które już w tych czasach reprezentowały podejście racjonalne, zareagowały w sposób adekwatny. Sprawcy tego zabójstwa zostali aresztowani i osądzeni, a dodatkowo pruska administracja nakazała budowę w Chałupach szkoły powszechnej dla krzewienia oświaty w tym takim zabobonnym, prymitywnym ludzie. Gdyż jak słusznie skonstatowano, źródłem wiary w magię jest po prostu brak edukacji, a jest po prostu ciemnota. I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę.